najbardziej wyhodowane 61 tysięcy. W 2015 roku 637 przeciętnych. Co innego. Liberalny kapitał polski, Sunker Expressu, między innymi. To są ZPR-y, nazywa się to Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe. Mają też bardzo wiele tych jednorazowych, jednoręki bandytów, tak zwane automaty do gry, ale mają radio, mają telewizję, parę miejsc na multiplexie. Tak, wynajmują 10 tytułów, ponad 83 miliona, ponad 83,5 miliona jednorazowego nakładu w tych tytułach. Eli Press Polska, to jest wydawnictwo, to jest wydawnictwo szwajcarskie, 13 tytułów, 48 milionów, prawie 49 milionów jednorazowych. Do Borda, wydawnictwo niemieckie, 21 tytułów wydaje, ponad 36 milionów, nawet więcej, 36,7 milionów jednorazowego nakładu. Z tego sprzedaje się nie tyle, ile jest nakładu, ale tak, mógłbym mówić więcej Państwu. Proszę Państwa, jest tego jeszcze więcej. Wydawnictwa niemieckie, wydawnictwa szwajcarskie, wydawnictwa, różne wydawnictwa, prawda? Tak. Także i tego nakładu jest dużo, dużo więcej. Proszę Państwa, tu mam, jak tak pozbierają, tylko 19 wydawnictw. Proszę Państwa, w tym jest... Tak. Jeśli tak, zapraszam. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego, powiedziałbym. Coś niesamowitego. Tyle milionów egzemplarzy przychodzi do nas tych kaset. A jeżeli dodamy jeszcze telewizję, a jeżeli dodamy jeszcze, proszę Państwa, kto tam mówi, kto pisze, jaką ma hierarchię wartości, problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gdyn, zapraszam. I właśnie na tym tle wychodzi jedno Radio Maria i Telewizja Trwam. Polskie Radio 24. Ogromnym wysiłkiem tworzone, inne plany mają Państwo na niedzielę, ale ja już nie mogę doczekać się kolejnego spotkania z charyzmatycznymi kobietami. Rozmawiamy zarówno o kobietach biznesowych, dochody z reklam, decyzjach, pasjach, wątpliwościach i wyzwaniach. Każdą niedzielę po godzinie 13. Kobiety sukcesu, kobiety biznesu. To jesteśmy umówieni na jaką... O, wpływie na przykład tych dzienników największych, wpływy reklamowe w 2015 roku, za cały rok. Gazeta Wyborcza, informacje dnia, za cały rok wpływy reklamowe, tylko reklama nie ze sprzedaży jeszcze tej gazety. Gazeta Wyborcza miała za ubiegły rok ponad 420 milionów złotych z reklam. Mówił wtedy o swoim podeszłym wieku, a także o ustawce prezydencie Raúl Castro. Tylko gazeta wyborcza, nie inne jeszcze gazety tego wydawnictwa Agora. Przez blisko 50 lat Fidel Castro był m.in. prezydentem Republiki Kuby, przewodniczącym Rady Państwa, ponad 225 milionów złotych z reklam. Kuby, rządzącej i jedynej partii na wyspie, której przewodził 175 milionów z reklam. 1965 roku. Organizacji humanitarnej obrad zwracały uwagę na łamanie praw człowieka przez kubański reżim. Tak dalej. Według nich rządy Fidela Castro pochłonęły od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ofiar. Amnesty International wskazywała też na problem więźniów politycznych na Kubie i wskazywała traktowanie i stosowanie te ostatnie dni dla klientów instytucji finansowych na złożenie oświadczenia, że nie są amerykańskimi rezydentami podatkowymi. Do końca listopada muszą to zrobić osoby, które zawarły umowę z bankiem lub inną instytucją finansową od 1 lipca 2014 roku do 1 grudnia 2015 roku. Nie zmienia świadczenia, które jest zablokowane w kosztach.
Oświadczenie muszą złożyć nie tylko klienci banków, ale też spółek, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych. Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich wyjaśnia, że taki obowiązek wynika z polsko-amerykańskiej umowy FATCA. Powiem, że około 1/4 dochodów portfeli podlegających amerykańskiemu funduszowi jest ukrywana w innych krajach na całym świecie. Amerykanie z większością krajów brak oświadczenia grozi zablokowaniem konta. Jeśli do tego dojdzie, to Tadeusz Białek radzi jak najszybciej skontaktować się z bankiem. Mówić to oświadczenie, wówczas bank jest zobowiązany w terminie 3 dni zwolnić taką blokadę. Oświadczenia nie muszą składać osoby, które zawierały umowy przed 1 lipca 2014 roku, ani ci, którzy zostali klientami banku po 1 grudnia 2015 roku. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Ponad 3 miliony świec zamierzają w tym roku sprzedać Caritas Polska, prawosławna Eleos, a także diakonie kościołów ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego. Dochód będzie przeznaczony na dożywianie, leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną i wakacyjne wyjazdy dla dzieci. Rozpoczyna się 23. akcja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Dotychczas udało się pomóc kilkudziesięciu milionom naszych najmłodszych podopiecznych, mówi ojciec Robert Matusiewicz z zakonu Demokratów, wicedyrektor Caritas Polska. Ta pomoc trafia właśnie tam, gdzie rozpoznanie potrzeb jest najbardziej dokładne, że także i odpowiedź na ludzkie niedostatki jest i adekwatna, i bardzo dyskretna, co też jest ogromnie ważne, zwłaszcza gdy chodzi o młode psychiki młodych ludzi, których trzeba pomóc, tej pomocy wymagają, należy im się, a z drugiej strony czynić to tak, aby w jakikolwiek sposób nie stygmatyzować. Dzięki tej kampanii dobrze wszystkim znana świeca zyskała nowe znaczenie, uważa ksiądz Doroteusz Sawicki, kierujący prawosławną organizacją charytatywną Eleos. Świeca zawsze istniała w kościele prawosławnym, była elementem modlitewnym. To był element charytatywny, pojawił się wtedy, kiedy rozpoczęliśmy współpracę ekumeniczną na gruncie pomocowym. No i nie mamy co siebie oszukiwać. Stawiamy na naszym wigilijnym stole pusty talerz, a jednocześnie modlimy się, żeby ktoś obcy nie przyszedł z różnym. A jakby zapukał, to wielu z nas miałoby problem, czy otworzyć i zaprosić. Świeca jest swego rodzaju wyjściem naprzeciw lękom. Wanda Falk, dyrektor diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, podkreśla, że niezwykle symboliczne jest hasło tegorocznego wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Tegoroczne przesłanie to hasło Płomień Miłosierdzia. To przede wszystkim mamy się zastanowić nad tym, kto potrzebuje naszej pomocy, ale również będzie to weryfikacja naszego własnego postępowania. Uroczysta inauguracja wigilijnego dzieła pomocy dzieciom odbyła się wczoraj po południu w Warszawie. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże, większe przejaśnienia wystąpią głównie na krańcach zachodnich Polski. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południe i w centrum kraju przed południem także deszcz. Po południu mogą wystąpić krótkie trwałe burze. Temperatura wyniesie od 2-4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum do 5-6 na południu i na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na północy w porywach do 70 km na godzinę, na wybrzeżu dość silny. W porywach do 80 km na godzinę północno-zachodni oraz zachodni. Polskie Radio 24. Zrozumienie przez wszystkich, jak ważne są media. Dziś jest niedziela 27 listopada. To 332 dzień roku. Imieniny obchodzą Małgorzata, Dominik i Jakub. Wszystkiego najlepszego. Słońce wejdzie dziś w kwadrans pochylny. W twoim środowisku. Powtórka programu. A ile w twoim mieście, w twojej wiosce? A ile bez przerwy ma włączony ten telewizor, który kłamie tą stację? Film samo wyznaczono na ten weekend premierę sezonu w warszawskich konkurencjach klasycznych. Żyjesz tym, to widać po myśli. Rywalizowały tam biegaczki. Media zmieniają media. Kastina Nilsson. Mogą formułować człowieka dobrze, a mogą kwalifikacjach odpadła w ćwierćfinale, zajmując w nim dopiero czwarte miejsce. Ostatecznie została sklasyfikowana na 13 pozycji. Po zawodach przyznała, że już na starcie popełniła błąd. Mówię, że na starcie zmienił się sygnał. Ja byłam pewna, że to falsa, więc że mamy sobie poczekać. No i to już poczekała. I na ostatnim podbiegu, który na eliminacjach chyba najlepiej wybiegłam z wszystkich, teraz wybiegłam z jedną z najgorszych, ponieważ
Zły tor wybrałam, było to powtórzenie wczorajszej katechesy. I trzeba było się otworzyć, a jak się otwierasz, to już nie biegniesz tak szybko jak ci, co się nie otwierają, a na samym końcu po prostu brakło sił. Pani Justyna wystartuje w biegu na 10 km techniką klasyczną. Inne rozgrywane kursowo zawody to rywalizacja specjalistów kombinacji norweskiej. Tu warto odnotować całkiem udany występ naszego Adama Ciślara. Zajął 19 miejsce, którym sam chyba był nieco zaskoczony. Znaczy, zawsze że nie spodziewałem się, bo te skoki moje tutaj na treningach i w tym kwalifikatach nie były za dobre. W tym problemie się też w konkursie sprężyłem się, dałem fajny skok. No i na trasie też dobrze zaprezentowałem, ale najbardziej mnie dzisiejszy występ cieszy. Przydałaby się powtórka w jutrzejszych zawodach. Drugi w nowym sezonie konkurs do punktu Pucharu Świata rozegrali tymczasem skoczkowie na narciarstwo najkorzystniej. Zaprezentował się w nim Niemiec Celer Franz, którego zwycięstwo wyprowadziło na fotel lidera pucharowej klasyfikacji. Wybrana 7 naszych reprezentantów skaczących tu samo. Najlepiej wpisał się tak jak dzień wcześniej Maciej Kot. Piątek był konkursie 5, szósty, choć na półmetku zajmował znakomitą trzecią lokatę. Zamiast zawodnika do miejsca na podium zabrakło mu dwóch rzeczy. Troszkę lepszego skoku. On nie odbiegał aż tak bardzo tego pierwszego, ale brakło też takiego odejścia nogami, żeby wyżej dostać się z samego progu. To jedna rzecz, a druga rzecz troszkę szczęścia do warunków, bo jakoby się z progu poczułem takie dosyć mocne parcie powietrza z tyłu i przez to obniżyłem troszkę lody, później ciężko było z tego odlecieć. I 11 miejsce zajął Piotr Żyła, 14 Dawid Kubacki, a 22 był Kamil Stoch. Następny konkurs już za tydzień w niemieckim Tingenthal. W Zagrzebiu Chorwacja była prowadzona 2-1 w meczu przeciwko Argentynie w finale końcowego pucharu Davisa. Stało się tak zwycięzcy Marina Cilicza i Iwana Dedigana na Tuanem, Marcinem Del Potro i Leonardo Majerem 7-6, 7-6 i 6-6. I na koniec o piłce nożnej. W Łęcznej w towarzyskim meczu reprezentacji kobiety Polska pokonała Białoruś 4-0 w męskiej ekstraklasie. Korona Kielce wygrała z Pogonią Szczecin 4-1, a w trwającym jeszcze spotkaniu Ruch Porzut przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-2. Polskie Radio 24. Gość Polskiego Radia 24. Zapraszam tu zatmionek wieloletni dyplomata w krajach Ameryki Łacińskiej. A rozmawiamy naturalnie o zmarłym, o tym byłym kubańskim przywódcy, czyli o Fidelu Castro. I pozwoli pan, że na początek naszej rozmowy zacytuję Macieja Stasińskiego, dziennikarza Gazety Wyborczej, który napisał tak. Kubański dyktator Fidel Castro żył dłużej niż mit rewolucji kubańskiej, którą uosabiał i którą sam zniszczył. Jeden z największych mitów światowej lewicy XX wieku umarł już dawno. Pozostał sobą i jego samotny, zdziwaczały, ale spełniony szaman. Zgadza się pan z tą opinią? Chciałbym się zgodzić, ale nie zupełnie. Nie zupełnie, bo Fidel Castro należał do osób myślących. Naprawdę trzeba wejść w jego buty, żeby zrozumieć sytuację, w jakiej znalazł się on i w jakiej znalazła się Kuba w latach 50., a potem w latach 60. I z kim i czym on walczył, bo on walczył cały czas. Jako młody człowiek powiedział nawet o sobie, ja byłem Don Quixotem politycznym. Ja na niczym się dosłownie nie znalazłem. Dopiero od zwycięstwa rewolucji zacząłem cokolwiek rozumieć, jeśli chodzi o systemy polityczne, o możliwości utrwania władzy, jak to się powinno odbywać, czy to odbywać się powinno w sposób absolutnie demokratyczny, czy w jakikolwiek inny sposób narzucanie miejscowemu społeczeństwu odpowiednich postępowań, odpowiedniego porządku. Kuba nie miała wyboru i to od samego początku nie miała tego wyboru. Tak naprawdę mówiąc, to Fidel Castro zawdzięcza swoją pozycję samym Amerykanom i poglądom policji amerykańskiej, jakie zostały popełnione w przeciągu tych kilkudziesięciu lat. Bo gdyby rzeczywiście już na samym początku Eisenhower, generał Eisenhower jako prezydent Stanów Zjednoczonych zachował się trochę inaczej, to wtedy prawdopodobnie też i Fidel Castro nie starał się o parasol obronny Związku Radzieckiego. I tutaj cały pies jest już pogrzebany. Ale czy Fidel Castro do tego, aby przeciwstawić się hegemonii amerykańskiej, musiał użyć komunizmu? Od na początku o komunizmie w ogóle nie mówił. Częściej mówił o komunizmie Raúl Castro, który
był w pewnym sensie lepiej przygotowany człowiekiem od tej strony, bo oto już zadbały odpowiednie służby, czyli służby bezpieczeństwa Związku Radzieckiego, żeby go czegokolwiek nauczyć. Przede wszystkim w tym słynnym rejsie, jaki odbywał na Festiwal Młodzieży i Studentów, który odbywał się w Moskwie. Także jego brat Raul coś niecoś wiedział na ten temat, a drugą osobą, która była wprowadzona jeszcze bardziej, a nawet bardziej aniżeli sam Raul Castro, w arkana ideologii komunistycznej, to był Ernesto Che Guevara. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że mimo wszystko Ernesto Che Guevara był w pewnym sensie cudzoziemcem, bo był przecież Argentyńczykiem. I bywały takie sytuacje, że trudno było się porozumieć Che Guevarze z Fidelem Castro, albo też i odwrotnie Fidelowi Castro z Che Guevarą. Fidel Castro ogłosił socjalistyczny charakter rewolucji, oczywiście mając na uwadze oczywiście dobra w postaci pomocy ze strony Związku Radzieckiego już w kwietniu 1961 roku, kiedy nastąpiła ta inwazja na Playa Girón, czyli na zatokę świń najemników ze Stanów Zjednoczonych. Ten w pewnym sensie został zmuszony, bo chciał też i zyskać swojego sojusznika w walce z potężnym, co tu dużo gadać, sąsiadem wspólnoty. Ten początek lat 60. był niezwykle dramatyczny, bo wtedy właśnie właściwie byliśmy na skraju III wojny światowej. Czy Kuba wtedy mogła odebrać właśnie ten zapalnik do III wojny światowej? Ona mogła, rzeczywiście, bo była w pewnym sensie taką platformą do działania dla agresywnej polityki Chruszczowa. Chruszczow stwierdził, że Stany Zjednoczone znajdują się w takim momencie, że można je po prostu pokonać, wykorzystując to bliskie sąsiedztwo kubańskie. I dlatego też zdecydowali się Rosjanie na instalację wyrzutni rakietowych, i to zresztą niedaleko od Hawany, i przewiezienie około 150 rakiet, które były w stanie dosięgnąć Waszyngtonu i Nowego Jorku. Ta instalacja wyrzutni zaczęła się jeszcze w kwietniu, no a już wiadomo, w październiku latające samoloty amerykańskie ujawniły ten fakt i zaczęła się cała burza. Pamiętam, że w tym czasie na Morzu Karaibskim znajdowały się dwa polskie statki handlowe, Białystok i Poleszow Chrobry. Stany Zjednoczone oczywiście od razu zainterweniowały. Piechota morska amerykańska, oddział amerykańskiej piechoty morskiej wszedł na pokład jednego i drugiego statku polskiego po to, żeby sprawdzić, co jest wiezione akurat na Kubę. Sprawdzili, podziękowali i tak to wyglądała ta powiedziałbym, ta lustracja, ale ja chcę jednocześnie tutaj powiedzieć, że w myśl doktryny obowiązującej wówczas statki handlowe również były terytorium suwerennym, a zatem nikt nie miał prawa wejścia bez zgody władz polskich. A dlaczego rewolucja na Kubie się udała, a w innych krajach Ameryki Łacińskiej nie? Ona się udała na przekór wszelkim zasadom marksizmu. Na Kubie nie było przecież silnej klasy robotniczej przemysłowej. Nie było, bo gospodarka kubańska była gospodarką rolno-hodowlaną, a zatem nie było. Poza tym nie było też i odpowiedniego przygotowania społecznego. Jeśli chodzi o partię komunistyczną, a w tym przypadku o partię ludowo-socjalistyczną kubańską, znaczy Blas Roca, czyli Skała, Roca, Skała. No czy oczywiście tutaj musiało być podobieństwo do Stalina. Ta była nawet w stanie popierać reżim Fulgencio Batisty, sierżanta, mówiąc rzeczywiście, że on jest najlepszym przedstawicielem szerokiego frontu i należy go absolutnie popierać.
No i tutaj było nieporozumienie pomiędzy, oczywiście pomiędzy partią i czołowymi partiami Autentikos, czyli autentycznymi, i partią Ortodoksos, która była wówczas silną, silną partią polityczną. Do Autentikos należał akurat i wspierał tę partię Fidel Castro. Ta rewolucja się udała pomimo przeciwności. Ta rewolucja też przetrwała pomimo przeciwności. Chyba tym najbardziej zastanawiającym momentem w tej całej historii rewolucji to są lata 90., kiedy upada Związek Radziecki, kiedy gospodarka kubańska jest w dużej zapaści. No i wydawałoby się, że to jest ten moment, kiedy system na Kubie powinien paść, a tymczasem on się trzyma do dnia dzisiejszego. Tak, on się trzyma i rzeczywiście w relacjach pomiędzy obozem socjalistycznym i Kubą były takie wzloty i upadki, a w szczególności te wzloty i upadki były w relacjach Kuba-Związek Radziecki. Związek Radziecki postanowił wyłożyć olbrzymie pieniądze na ratowanie gospodarki kubańskiej, przy czym te pieniądze były bardzo często inwestowane w sposób niewłaściwy. Budowano i wysyłano na Kubę m.in. kombajny do ścinania trzciny cukrowej, które nie były w stanie się poruszać na polu po prostu trzcinowym. Także straty, jakie w związku z tym wynikały, były po prostu olbrzymie. Te kombajny stawały, były unieruchamiane, no i trzeba było po prostu ręcznie. Ale to był jeden z tych przykładów takiej pomocy, powiedziałbym, pomocy gospodarczej obozu socjalistycznego dla Kuby. My również jako Polska mieliśmy pewne zgrzyty z Kubańczykami, bo Fidel w pewnym momencie był w stanie nawet powiedzieć, no dobrze, my wysyłamy do Polski cukier, tak, a Polska tego cukru nie wprowadza na rynek wewnętrzny, natomiast sprzedaje na rynku międzynarodowym. A jeśli ona sprzedaje na rynku międzynarodowym, to przecież obniża cenę tego cukru na rynku międzynarodowym, a za tym działa przeciwko interesom kubańskim. Przecież to nie powinno być w ramach Solidarności obozu socjalistycznego tolerowane. A jak już doszło rzeczywiście do wycofywania się Związku Radzieckiego z pomocy dla Kuby, rzeczywiście nastąpił bardzo, bardzo ciężki okres dla gospodarki kubańskiej, bo w ciągu kilku dosłownie lat produkt krajowy brutto Kuby spadł o 35%, czyli było źle, a w roku 92 było już po prostu bardzo źle. A dlaczego wtedy do akcji nie wkroczyły Stany Zjednoczone? No bo wydawałoby się, że to był ten idealny moment, aby odzyskać ten swoisty protektorat nad Kubą. Stany Zjednoczone niejednokrotnie próbowały obalić Fidela Castro. Mówi się o tym, że było ponad 600 zamachów na niego. Pewnie duża część była przeprowadzana z inspiracji chociażby USA. No i tak jak nie udało się tego robić w latach socjalizmu, w latach zimnej wojny, tak wydawałoby się, że te lata 90. to jest idealny moment, aby nastąpiła zmiana systemu, zmiana władzy na Kubie. Tutaj trzeba sięgnąć mimo wszystko do pewnego rodzaju współpracy, jaka istniała w ramach OBWE pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Związkiem Radzieckim i krajami socjalistycznymi. Nie było atmosfery do jakiejkolwiek interwencji w tym regionie świata. Same Stany Zjednoczone stwierdziły, że nie będą więcej popierać dyktatur wojskowych na terenie Ameryki Łacińskiej. W roku 1989 między innymi skończyło się życie dyktatury chilijskiej Pinocheta, a wcześniej jeszcze skończyło się życie innych dyktatur, dyktatury wojskowej w Brazylii, dyktatury wojskowej w Argentynie. Także udział wojska w życiu tych społeczeństw latynoamerykańskich po prostu został sprowadzony do minimum, do granic obronności, po prostu obronności, a nie do mieszania się w sprawy polityczne. Także w tym przypadku nie było atmosfery do jakiegokolwiek działania, powiedziałbym, no, specjalnego, zaostrzonego w stosunku do Kuby. Natomiast stwierdzono, że najlepszym środkiem, jaki można zastosować, to będzie embargo, czyli ograniczenia w handlu z Kubą, zresztą wbrew podstawowej zasadzie gospodarki kapitalistycznej wolnego handlu. I w ten sposób tą Kubę po prostu
da się udusić. Choć się, jak widzimy, nie udało jej się udusić nie do końca. Czy dzisiaj, po śmierci Fidela Castro, system jest w stanie gorszym niż był jeszcze wczoraj? Innymi słowy, czy po śmierci Fidela Castro pozycja Raula, który od 10 lat rządzi Kubą, może ulec zachwianiu? Czy może tam dojść do jakiegoś buntu? Ja nie sądzę, żeby doszło do jakiegokolwiek buntu, a wręcz w tej sytuacji, która w tej chwili występuje, znów zagrożenia, bo pewnego zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych. Polityka republikanów zawsze była wymierzona, historycznie była wymierzona w Amerykę Łacińską. Ona była agresywna, ona była nieprzyjemna i dlatego też teraz obserwuje się takie pierwsze oznaki budowania jednolitego frontu antyamerykańskiego. Bo należy pamiętać, że Meksyk w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi zawsze był antyamerykański. Meksyk przecież nie zerwał stosunków dyplomatycznych z Kubą. Kuba jest antyamerykańska, Wenezuela antyamerykańska. Jeśli chodzi o inne kraje tego regionu, one są w zasadzie tak prawdę mówiąc, te szczególnie mniejsze z Ameryki Środkowej są antyamerykańskie. Inne może nie tyle manifestują swoją antyamerykańskość, licząc po prostu na wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. Także nie chcą zamykać takiej, powiedziałbym, furtki, przede wszystkim furtki gospodarczej, furtki inwestycyjnej. Ale to, co ostatnio powiedział Trump, przecież jest wyzwaniem dla wszystkich krajów latynoamerykańskich, ta budowa muru, to nałożenie dodatkowych podatków w wysokości 35% na towary meksykańskie idące do Stanów Zjednoczonych. A Meksyk jest rzeczywiście olbrzymim partnerem gospodarczym, handlowym dla Stanów Zjednoczonych. Bo tak codziennie idzie około jednego miliona dolarów w jedną stronę i w drugą stronę. Także to są miliardowe obroty. A do tego musimy też dorzucić pewnie zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące wydalenia nielegalnych imigrantów, tak. A wśród tych w USA jest bardzo wielu Kubańczyków. Jest bardzo wielu, ale oni akurat posługują się specjalną ustawą. Także to ich nie dotyczy w takim stopniu, jak dotyczy Meksykanów, Gwatemalczyków, Salwadorczyków, tych pochodzących przede wszystkim z Ameryki Środkowej. I to jest jeden wielki problem, znów, i to rzeczywiście duży problem, bo z jednej strony mamy deportację. Jeśli ktoś jest deportowany, to już nie produkuje, bo on nie zarabia w Stanach Zjednoczonych. A jeśli nie zarabia w Stanach Zjednoczonych, to nie dokonuje przelewów dla swoich rodzin, które zostawił w swoim kraju. Czyli te pieniądze nie napływają, a jeśli nie napływają pieniądze, to znów nie ma albo inwestycji, albo też nie ma wydatków. W związku z tym co? Rośnie bezrobocie, bo ten jeszcze deportowany przychodzi, prawda? Rośnie bezrobocie. Trzeba z czegoś żyć. Inaczej mówiąc, jest przemoc. A jeśli jest jeszcze do tego przemoc, to jest destabilizacja w całym regionie. I zachodzi pytanie, czy Stanom Zjednoczonym powinno na tym zależeć? Czy Trump nie powinien tego wszystkiego rzeczywiście jakoś rozsądnie potraktować? Na to pytanie pewnie przyjdzie nam jeszcze odpowiedzieć w przyszłości. Teraz chciałbym wrócić do samego Fidela Castro. Był na pewno ojcem rewolucji kubańskiej. Czy był także dyktatorem? Czy możemy go postawić w jednym szeregu z przywódcami Związku Radzieckiego, komunistycznych Chin, Korei Północnej? Nie, ja bym nie postawił, absolutnie. Musiał wprowadzić rządy silnej ręki. Czy to nazwać dyktaturą? Tak prawdę mówiąc, teraz i można zadać sobie pytanie, ile jest demokracji w dyktaturze i ile jest w demokracji dyktatu znów z kolei. Bo są takie państwa, gdzie rzeczywiście formalnie rzecz biorąc jest to państwo demokratyczne, ale jest tyle różnego rodzaju nakazów, zakazów, że
że faktycznie jest to dyktatura. Mogą odbywać się nawet wybory. I co z tego, że są te wybory z chwilą, kiedy same instytucje nie są demokratyczne. Ale mówi się, państwo jest absolutnie demokratyczne. Ale w państwach demokratycznych nie zamyka się opozycji w więzieniach, nie tworzy się także obozów pracy, a wiemy, że i takie na Kubie istniały. Szacuje się, że kilkaset tysięcy osób mogło zginąć w takich gułagach kubańskich. To są dane, które nie pochodzą z Transparency, nie pochodzą ani Human Rights, obu tych organizacji, które się zajmują problematyką ochrony praw człowieka, akurat między innymi w tym regionie. Owszem, opozycja tam się zwalcza. Kuba nie mogła sobie pozwolić na tworzenie systemu wielopartyjnego. Nie mogła. Po prostu w tej sytuacji, w jakiej się znalazła, bo sobie można wyobrazić kłótnie pomiędzy dwiema partiami. Do czego one prowadzą? Do czego prowadzą kłótnie chociażby na naszym podwórku? Między dwoma, prawda, no załóżmy, dwoma partiami. Do czego? Na pewno do... Nie prowadzą do dobrego. Także Kuba nie mogła sobie zainstalować wielopartyjności. Musiała zadbać przede wszystkim o obronność. O obronność. I rzeczywiście o przetrwanie jako takie. I teraz wpiszmy te obowiązki obrony i przetrwania w system absolutnej demokracji. Co to by dało w przypadku istniejącego zagrożenia ze strony z zewnątrz? Prawdopodobnie mogłoby się to nawet i skończyć dla tego rodzaju demokracji po prostu źle. Czy rewolucja by przetrwała? Ano by nie przetrwała. A to byłoby już sprzeczne z samym charakterem Fidela Castro. Bo Fidel Castro swoją rewolucję rzeczywiście robił przy pomocy 12 osób. To jest niewyobrażalne. Po prostu. 12 osób, potem to się wszystko przeradza w coś, co można byłoby nazwać nawet armię kubańską, ale jeśli znów sięgniemy do danych dotyczących starć wojskowych, jakie miały miejsce pomiędzy partyzantami, a wojskiem reżimowym, wojskiem Batisty, to stwierdzimy rzeczywiście, że tych ofiar, tych starć było naprawdę bardzo mało. I tutaj niestety musimy stawiać kropkę. Naszym gościem był Lech Miodek, wieloletni dyplomata w krajach Ameryki Łacińskiej. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Za chwilę na naszej antenie informacje dnia. Bożej Prośniewski, do usłyszenia. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Polskie Radio 24. Zapraszam Państwa w niedzielę o godzinie 12:09 na mój komentarz zagraniczny z cyklu Więcej Świata. Dziś będzie o manipulacjach polityczno-słownikowych wokół takich terminów jak konserwatyzm a populizm a faszyzm i tak dalej. Zaprasza Elżbieta Królikowska-Avis, wieloletnia korespondentka Wielkiej Brytanii. Autopromocja. To już prawie w pół do szóstej. Informacje dnia w skrócie. Paulina Łukawska, zapraszam. Nie żyje przywódca kubańskiej rewolucji Fidel Castro. Były kubański lider zmarł w Hawanie w wieku 90 lat. O jego śmierci poinformował obecny prezydent Kuby, Raúl Castro, w przemówieniu telewizyjnym. Fidel Castro był jednym z najdłużej panujących przywódców na świecie. Kubański prawnik i obrońca biedoty doszedł do władzy w 1959 roku, gdy obalił rządy generała Fulgencio Batisty. Został wówczas premierem Kuby i faktycznym władcą kraju. Fidel znany był z niechęci do Stanów Zjednoczonych i Zachodu. Castro znacjonalizował majątki Kubańczyków, przeprowadził reformę rolną, a w ideałach rewolucji odnosił się często do marksizmu. Za jego rządy
rządów dramatycznie pogorszyła się sytuacja ekonomiczna kraju, a Fidel był przez Zachód oskarżany o bycie dyktatorem, tłumienie wolności obywatelskich i wolności mediów. W 2006 roku przekazał tymczasowo władzę swojemu bratu Raulowi Castro, a dwa lata później ogłosił swoją rezygnację z najwyższych funkcji państwowych. Od tego czasu rzadko pokazywał się publicznie, a świat wielokrotnie spekulował o jego śmierci. Trwa świąteczna zbiórka żywności dla ubogich. Produkty trafią do potrzebujących przed świętami Bożego Narodzenia. W radiowej jedynce Monika Archcińska z Federacji Polskie Banki Żywności zachęcała do włączenia się w akcję. Zbiórka jest prowadzona w 500 miastach na terenie całej Polski. Wystarczy znaleźć sklepy, w których jest organizowana akcja. Jest ich około 3,5 tysiąca w całej Polsce. Można je podpatrzeć na naszej stronie www.bankiżywności.pl. Trzeba kupić jeden z produktów rekomendowanych. Jest to olej, konserwy, ryż. W całej Polsce jest 3,5 tysiąca lokalizacji, gdzie można to przekazać. Przekazywać można produkty o przedłużonej dacie przydatności. Zbiórka organizowana przez Federację Polskie Banki Żywności odbywa się po raz 20. Listę sklepów, które włączyły się w inicjatywę, można znaleźć na stronie www.bankiżywności.pl. Dziś w Kościele katolickim rozpoczyna się Adwent. Jest to czas przygotowania do uroczystości świąt Bożego Narodzenia. Rozpoczyna też nowy rok liturgiczny. Na rozpoczęcie Adwentu w 1983 roku Jan Paweł II powiedział, że Chrystus stale jest nadzieją dla ludzi, którzy Go oczekują. Nawiązując do tradycji porannej mszy adwentowej, zwanej roratami, podczas której zapala się specjalną świecę symbolizującą Maryję, papież podkreślił szczególną rolę Matki Jasnogórskiej w życiu narodu polskiego. Co roku wyraża się to w szczególności przez okres Adwentu. Niech ta prawda dojdzie do wszystkich, zwłaszcza do tych, którzy najbardziej cierpią. A światło Adwentu, które wyraża świeca roratnia, niech co dzień przypomina, że Twój jasnogórski wizerunek schodzi nad Polską jak gwiazda zaranna. Wśród zwyczajów adwentowych rozpowszechnionych w różnych krajach są także kalendarzowa świeca, żłóbek biblijny oraz błogosławieństwo świecy lub lampionów adwentowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Jarosław Kociszewski, zapraszam na świat w powiększeniu. Co może łączyć Syrię i Kubę? Kult jednostki, socjalistycznego władcy, czyli Fidela Castro i Hafeza el-Assada, ojca obecnego prezydenta? Z pewnością. Nieudana próba budowania socjalizmu pod radzieckim parasolem? To również. Tyle tylko, że dzisiaj Syria spływa krwią, a Kuba stoi w obliczu szansy nowego początku. Moim gościem jest Rafał Grzenia, autor książki Sura, opartej na doświadczeniach podróżowania i życia w Syrii. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja przypominam sobie swoje wyjazdy na Bliski Wschód, wokół Syrii, również te niedawne. To na murach, w bardzo wielu miejscach, zostały murale podobizny ojca obecnego prezydenta, czyli Hafeza el-Assada, którego polscy ONZ-owscy pieszczotliwie Pietrzakiem nazywali z uwagi na kształt głowy i wysokie czoło. Na ile ten kult jednostki, bo mówimy o dzisiaj w dniu, w którym zmarł Fidel Castro, czyli o którym bardzo dużo również w Polskim Radiu 24 powiedzieliśmy, mówiliśmy o kulcie jednostki, o jego sile, o tym, kim był dla Kubańczyków i dla Kuby. Zastanawiam się, na ile nadal istotny jest kult czy prezydenta Assada, czy rodziny Assadów dla Syryjczyków? Ja muszę powiedzieć o tym, że ja w Syrii byłem dwukrotnie i to są jego dwie perspektywy czasowe i w każdej z nich to, co pan pyta, wyglądało inaczej. Ten drugi pobyt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, to było... Możemy o jednym i drugim porozmawiać. Pierwszy to jest 2002 rok, a kolejny 10 lat później. Zacznijmy od pierwszego. Oczywiście ten kult jednostki na początku lat 2000 był bardzo silny. Tak jak pan mówi, portrety prezydenta Assada starszego, młodszego oraz nieżyjącego brata, który miał przejąć schedę po ojcu, zginął w wypadku, były wszędzie. Można było zobaczyć na murach, na samochodach. On był niezwykle istotny. Wielkie pomniki prezydenta znajdowały się wszędzie.
Natomiast z perspektywy kogoś, kto podróżował po tym kraju, ten kult jednostki istniał niejako obok rzeczywistości. To znaczy ludzie nie wypowiadali się na temat prezydenta i władzy, gdy tam podróżowałem, bez względu na to, jakie mieli przekonania. Ani nie chwalili, ani nie byli przeciw. No to jest dosyć charakterystyczne w ogóle dla dyktatur, gdzie działa tajna policja, w przypadku Syrii Muhabarat, bardzo silny aparat represji. W związku z tym Syryjczycy nie mogli otwarcie mówić, co myślą. Natomiast sądzi pan, że rzeczywiście, że to było jakby realia równoległe do rzeczywistości w praktyce bez większego znaczenia? Trudno mi powiedzieć, jakby to wynikało z tego, z charakteru mojej podróży wtedy, która nie była zbyt świadoma. Ja byłem dość długo w Syrii, ale tematyki politycznej unikałem, a z kolei Syryjczycy wtedy nie byli z nią zbyt nachalni. Pomijam już barierę językową, to, że była pierwsza wizyta, różnice kulturowe, natomiast te zjawiska istniały dla mnie wtedy obok normalnego życia. Z perspektywy podróżnika, powiedzmy turysty, one nie były istotne, a w codzienności się nie objawiały. Państwo robiło wrażenie takiego, które ma pewne problemy, ale ja wtedy ich jakby nie rozumiałem. Istnienie tego kultu jednostki było dla mnie zjawiskiem po prostu egzotycznym, bo taki jest z perspektywy Europy. Natomiast to się diametralnie zmieniło oczywiście w czasie mojego drugiego pobytu, który był już pobytem porewolucyjnym, w czasie wojny syryjskiej, jak mówiłem, pod koniec 2012 i 2013 roku. Ja byłem na terenach rebelianckich, czyli tych, które wyrwały się spod prezydenta Bashara Assada, kontroli panowania. I widziałem niszczenie tych wizerunków, takie niszczenie z pasją. My to też znamy z filmów, ci, którzy śledzą sytuację w Syrii, widzieli wielokrotnie pomniki niszczone, odrąbywane nosy, czy prezydenta. Tak, widzieliśmy to samo zresztą w Iraku, tak, co by pokazywało z kolei, jak bardzo Asad, czy rodzina, klan Asadów, czy jest znienawidzony przynajmniej w części społeczeństwa. Tak. Z całą pewnością tak było. Pana pytanie jest tyle ciekawe, że jest też pytaniem o to, co zostaje po kulcie jednostki, bo ci ludzie, których widziałem na tych terenach rebelianckich, oni próbowali budować jakby nową Syrię od zera. Zmieniali nazwy ulic, pisali oddzielne konstytucje dla miast, formowali rady miejskie, niejako w opozycji do tego, co było wcześniej. Wydaje mi się, czy przynajmniej wtedy będąc tam, widziałem pustkę i brak możliwości wypełnienia tego kultu Asada, czy jakiejś panującej głowy kogoś, kto jest niemal ponadludzką moc, czymś innym. Szejka, głowy klanu. Bo tak, to jest, trzeba pamiętać, tak, że znaczy, ten bliskowschodni kult oczywiście, jednostki oczywiście, wynika dlatego, również tego z tradycji. Tak, oczywiście. Tutaj to jest jeden z aspektów, o którym trzeba, problemów, o którym trzeba powiedzieć, gdy mówimy o klęsce tej całej rewolucji. Wydaje się, że w takich systemach państwowych, których kult jednostki trwający przez kilkadziesiąt lat jest niezwykle silny, bardzo trudno go zastąpić inną metodą, inną wizją społeczeństwa. Czy formą autorytetu? Tak. Troszeczkę będziemy próbowali wplatać tę Kubę dzisiaj, bo tam jest parę takich wątków, które wiążą Kubę i Syrię, niezależnie od tego, że mówimy o kompletnie różnych kulturach. Natomiast oba kraje mają doświadczenia zbudowania socjalizmu. Mają doświadczenie opieki Związku Radzieckiego. Te czerwone gwiazdy w Syrii również były, a zresztą rządząca partia Baath wyrosła na bazie bliskowschodniego, arabskiego, ale jednak pomysłu socjalistycznego. I myśli pan, że ten pomysł na socjalizm również był taką formą równoległą życia w stosunku do tradycji syryjskiej, do tego plemiennego funkcjonowania klanowego? A może to się zaczęło zazębiać, bo właśnie ta wspólnotowość socjalistyczna gdzieś
mogła połączyć się z poczuciem wspólnotowości plemiennej. Tak, tak, tak. No, jeśli spojrzymy na społeczeństwa islamu, to nie tylko w odniesieniu do Syrii, możemy zobaczyć takie zbieżności z tym, z ideą socjalizmu, z ideą, mówię ogólnie. One wynikają po pierwsze z tej struktury klanowej, o której pan mówi, ale też z struktury społecznej na innych poziomach, to znaczy społeczeństwa islamu najczęściej są społeczeństwami, w których bardzo rozbudowana jest pomoc i w ogóle funkcjonowanie w grupie. No, one są zaprzeczeniem europejskiego indywidualizmu. Jeden z nakazów Koranu, tak. Które nakazuje dobroczynność i opiekę nad sobą. Tak. Więc jakby to jest niesamowite podglebie, takie właśnie, czy klany, czy rodziny, silne związki rodzinne w dużych rodzinach, ale też przywiązanie do miejsca, w którym się urodziło, miasta, rejonu, pomoc, bezinteresowna pomoc, która jest normalna, gościnność, które są codziennością tamtejszego życia, to jest świetne podglebie właśnie dla idei socjalistycznej. Więc z całą pewnością tutaj dochodzi do jakiegoś rodzaju zazębienia. I Syria, ta, którą pamiętam z 2002 roku, była dla mnie wtedy, z perspektywy młodego człowieka, który tam podróżował, rodzajem takiego spełnionego marzenia o socjalizmie. Gdy stamtąd wróciłem, to była jedna z moich pierwszych myśli. Byłem tym zauroczony, że ludzie żyją skromnie, biednie, natomiast nie widziałem dużych różnic społecznych czy klasowych. Wydawało mi się, że ludzie są tacy sami. Czy to byli ludzie żyjący na wsi, czy na przedmieściach metropolii, czy to byli książęta właśnie rodów pustynnych, bo i takich spotykałem. Oni jedli to samo, ubierali się tak samo. Dla mnie, znowu z perspektywy Europy, było to uderzające zjawisko. Takie jakby wyrównanie poziomu życia, stylu życia, ale też oczekiwań, zniwelowanie warstw. Oczywiście perspektywa czasu pokazuje, że tutaj jest jakiś problem, to znaczy jak w większości realizacji takich systemów socjalistycznych, tej idei socjalizmu, rzecz jasna dochodzi do takiego rozpłaszczenia klas, który jest piękny i urokliwy, może być piękny i urokliwy, ale oczywiście gdzieś tam gdzieś jakiś klas, jakaś grupa rośnie. Jest druga klasa, nie ma tej klasy pośrodku, której nasza cywilizacja europejska akurat bazuje, nie ma klasy średniej, bo jej w ogóle nie było, jej prawie nie spotykałem podróżując wtedy po Syrii, to było niesamowite. Bo to byli zwykli biedni Syryjczycy albo aparatczycy partyjni, z którymi pewnie pan nie miał za bardzo kontaktu. Oczywiście. Stąd ta wizja raju, prawda? Wydawało mi się, że wszyscy są równi, bo nigdy nie widziałem góry, bo ona była gdzie indziej. Tak myślę z perspektywy czasu. To oczywiście jest interpretacja tego, co wtedy doświadczałem, ale jak się zdaje, trafne. A co się stało w takim razie? Bo skoro mówimy o społeczeństwie, które jest klanowe czy plemienne, to znaczy te grupy potrafią być bardzo, bardzo duże i one potrafią wykraczać poza granice państw zresztą. Społeczeństwo, które również ma nawyk wspierania się nawzajem, wynikający z religii, której w żaden sposób doświadczenia socjalistyczne nie zniwelowały. Nawet na Kubie to się zresztą nie udało, pomimo wysiłków wielkich. W Syrii nigdy nie próbowano walczyć z Kościołem, tak jak to się odbywało chociażby za Fidela Castro na Kubie. Natomiast w 2011 roku to wszystko gdzieś popękało. I popękało dużo głębiej niż wzdłuż tych granic klanowych, bo wtedy byśmy mieli kilkanaście grup może z sobą walczących. Natomiast to społeczeństwo uległo kompletnej dezintegracji. Jak pan to tłumaczy, że to tak szybko posunęło się i tak daleko? No, oczywiście w zależności od dnia tygodnia to tłumaczę inaczej, bo tych wytłumaczeń jest wiele. Kiedyś myślałem co innego, teraz jakby skłaniam się do takiej myśli, że mieliśmy do czynienia z taką pustą rebelią tak naprawdę, to znaczy z jakiegoś rodzaju buntem młodego pokolenia, bo to głównie młodzi wychodzili wtedy na ulicę, buntem masowym ludzi niewykształconych, bo to głównie właśnie niewykształceni ludzie wychodzili na ulicę. Mówi pan o roku 2011, od tego to się w Dara zaczęło. Tak, z arabską wiosną, tak.
Dara jest troszeczkę inną historią. To tutaj na nią by trzeba było zrobić nawias, bo Dara to była typowo klanowa, o ile wiem, sytuacja taka, że dzieci napisały slogan antyrządowe, zostały uwięzione, torturowane, to przypominamy. Ale tak się złożyło, że Dara była miastem z bardzo silną strukturą klanową i szefostwo klanu wezwało ludzi do wyjścia na ulicę, żeby te dzieci z więzienia wyciągnąć. Jak się zdaje, te demonstracje od razu były dość agresywne, bo tam demolowano biura rządowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Najprawdopodobniej też tam wchodziła w grę broń. Myślę, że to były raczej takie dość agresywne potyczki, o czym się teraz nie mówi, bo tą rewolucję przywykliśmy wybielać. Więc o tyle Dara jest specyficznym zjawiskiem. Ale to był ten impuls, który rozpalił to, o czym mówimy, tak. A to, co zostało rozpalone, to były rzeczywiście pokojowe demonstracje, o tym trzeba powiedzieć. To były pokojowe demonstracje ludzi, którzy byli niezadowoleni z tego układu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Najczęściej młodych, jak powiedziałem. I to te pierwsze demonstracje odbywały się pod hasłem reform. O tym też trzeba powiedzieć. Ludzie wyszli na ulicę i mówili, że chcą reform, chcą zmian, chcą ukrócenia samowoli służb bezpieczeństwa, zniesienia stanu wyjątkowego i tak dalej. Zresztą reform, które Bashar al-Assad obiecywał, kiedy objął władzę, próbował je momentami wprowadzać, bo troszeczkę prasę poluzował. Tak. Nawet pojawiły się jakieś w syryjskiej prasie, rzecz wcześniej nie do pomyślenia, jakieś karykatury z nim, tak. Ale to szybko zostało zdławione. Wrócił w te tory klasycznego takiego zamordyzmu bliskowschodniego i w ten sposób znaleźliśmy się w 2011 roku. On też bardzo szybko postanowił zmienić agendę tych demonstracji. To też trzeba pamiętać, że on skierował, znaczy jemu wygodniej było walczyć z terroryzmem niż z ruchem demokratycznym. No, demonstracje, jakbyśmy prześledzili informacje na bieżąco z tamtych czasów, to najpierw były informacje o wystąpieniach inspirowanych przez obce wywiady. To była jako początkowa wersja. Ona potem wyewoluowała, tak jak pan mówi, w taką wersję, że to są islamiści. Czyli największy strach Syrii od czasu powstania z początku lat 80., który się skończył rzezią Hamy. Powstania, w którym opozycja wobec partii Bas zbrojnie wystąpiła masowo przeciwko partii ojciec Asada. To powstanie bardzo brutalnie stłumił, doprowadzając zresztą do dezintegracji opozycji wszelkiej w Syrii, więc jego syn odniósł się do tego mitu w zasadzie islamistów sprzed lat 30 i od początku robił to bardzo konsekwentnie, przy czym te wystąpienia trzeba powtórzyć na tyle, na ile wiem, na tyle, na ile rozmawiałem z ludźmi, którzy brali w nich udział, były wystąpieniami absolutnie niezwiązanymi islamistami. Były pokojowymi wystąpieniami ludzi, którzy głównie zabiegali o demokrację. Co jeszcze trzeba dodać, że to nie były też wystąpienia tylko i wyłącznie sunnitów. Ja poznałem chrześcijan, którzy byli na pierwszych demonstracjach. Więc ten podział wyznaniowy, który potem się przykleił do całej rewolucji i wojny, jest też pewnego rodzaju zafałszowany. Tam jeszcze był taki bardzo ciekawy element, wynikające z kultury syryjskiej, zapiewajów takich, którzy na bieżąco i wymyślali teksty, śpiewali piosenki, pobudzali tłum. To było naprawdę takie połączenie ludowego zrywu, folkloru, absolutnie bez broni. Tak. To byli pieśniarze weselni, czy improwizatorzy weselni często oraz improwizatorzy ze stadionów. Syryjczycy się pasjonowali piłką nożną, do tej pory się pasjonują i oni właśnie byli tymi, którzy układali rymowanki antyrządowe, prześmiewcze i tak dalej. Wiele wzruszających postaci, wielu z nich zginęło zresztą, zamęczonych przez służbę bezpieczeństwa. Ale tak, to też jest rzecz, która jest urokliwa, ale też ciemna, bo jeśli demonstracje prowadzą właśnie kaszusze, którzy są ludowymi śpiewakami, to po rewolucji, z której rewolucji możemy spodziewać się mało, prawda? Żeby rewolucja poszła dalej i wygrała, ona musi mieć zaplecze intelektualne, ona musi mieć spójny program, ona musi mieć jakąś zwartą koncepcję ideologiczną. Tego nie było. I tutaj dochodzimy do dramatu. Ja pamiętam ze swoje rozmowy z ludźmi z opozycji syryjskiej,
którzy byli dramatycznie podzieleni i generalnie nie wiedzieli, czego chcą. Mm. Bardzo szybko się okazało, że ci ludzie, za wyjątkiem tego, że nie chcą Asada, każdy z nich chce czego innego, a zazwyczaj są w stanie tylko mówić o tym, co im się należy od historii i od sprawiedliwości dziejowej. Oczywiście. To nie jest w ogóle sposobem robienia czegokolwiek, ale ja wróciłbym do tego pytania w takim razie o dezintegrację społeczeństwa. Jak to jest, że ono się tak podzieliło, tak szybko i tak dogłębnie i z takim poziomem nienawiści, jaki obserwujemy teraz? No, z perspektywy tego studia trudno o tym mówić, ale jest po prostu mechanizm wojny według mnie. Po prostu mechanizm wieloletniej wojny. Ja go widziałem po 2 latach od momentu, kiedy ta wojna wybuchła. Teraz jest, mamy 5 lat w zasadzie. I prawie 6. I podczas tej swojej wizyty ten mechanizm mogłem zobaczyć. Wojna, szczególnie taka wojna, która jest wojną nierówną, bo tam syryjska wojna była wojną nierówną, czyli rebelianci nie mieli wojsk lotniczych, więc byli bombardowani bezlitośnie, nie mieli broni itd., itd. Byli armią ludową. Taka wojna doprowadza do, jakby generuje narastającą depresję społeczną. Coraz silniejszą, coraz bardziej dojmującą. Ona się wiąże z masowym cierpieniem, które jest do zniesienia przez miesiąc, 2, 3. Gdyby ta rebelia miała odpowiedni impet i trwała tylko kilka miesięcy, to nie mielibyśmy takiej dezintegracji, jak myślę, którą mamy teraz. Natomiast jeśli w 2013 ja widziałem stojące fronty, one stały bardzo długo w miejscu. Widziałem z jednej strony armię ludową, na tyłach której ciągle odbywają się demonstracje, a z drugiej strony armia Asada, która była równie wycieńczona i miała siły odzyskać tych terenów, które rebelia zajęła. Wszystko stało w miejscu, jak w bagnie. Po 2 stronach ginęli cywile. Po 2 stronach cywile cierpieli z rozkładu ekonomicznego państwa, który jest oczywistym skutkiem takiej wojny. I to jest dezintegracja. Więc bieda, strach masowy doświadczany przez bardzo długi okres czasu wywołują to, co możemy w pewnym uproszczeniu nazwać taką depresją społeczną. I w niej co się dzieje? Z jednej strony rozpaczliwie poszukuje się ideologii, żeby wytłumaczyć tą grozę, prawda? Z drugiej strony radykalizujemy się i co jest bardzo ważne w kontekście ISIS-u, prawda? Tak ważnego. Szukamy pomocy Boga. Ja tam byłem, ten nurt taki czysto islamistyczny nie był jeszcze tak silny. Ja widziałem islamistów. Oni istnieli w 2013 roku, ale byli gdzieś z tyłu, na zapleczu. No? A Wolna Armia to była laicka armia. Ja przebywałem, z nimi mieszkałem, widziałem, to nie byli ludzie, którzy się modlili, na przykład. To nie byli ludzie, którzy nie przebywali z kobietami w jednym pokoju, czy nie palili papierosów. Natomiast widziałem już ludzi, którzy się modlili bezustannie w obliczu tego trudu codzienności, czy tej gehenny, prawda, która wtedy miała miejsce. Ciekawym elementem w ogóle syryjskiej tradycji jest duma z kraju. Mm-hmm. Że Syryjczycy nie uważają, że te ich domy z fontanną po środku są absolutnie szczytem osiągnięć ludzkości. Syryjczycy cały czas nie są niesłychanie ci, którzy wyjechali, niesłychanie tęsknią. To taka rzecz, która mnie uderzyła w obozie uchodźców syryjskich z Atarii w Jordanii, to, że rodzina zebrała się, natychmiast kontenery, które dostali, ustawili w podkowę i po środku z miski z fontannę zrobili. Bo to jest część kultury damasceńskiej, tam musi być. Cieknąca woda jest symbolem piękna, bogactwa i wszelkich możliwych błogosławieństw. I teraz ja chciałem porozmawiać o tej syryjskiej dumie. Myśli pan, że oni nadal gremialnie będą chcieli wracać do tego zniszczonego kraju? Znajdą siłę, by go odbudowywać? Dopiero musielibyśmy spytać, czy będzie w ogóle okazja, żeby wrócić do zniszczonego kraju, czy ten konflikt znajdzie jakieś zamknięcie. Ja osobiście o to wątpię. Wydaje mi się, że to nie jest perspektywa miesięcy, a może nawet lat. Więc
To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że to, co się zdarzyło w kraju, myślę, że wielu osobom może pozwoliło, kazało wyrwać korzenie syryjskości. Ja znam, czy kontaktowałem się głównie z pokoleniem właśnie tym młodym, rewolucyjnym, aktywistów, artystów, dziennikarzy. Bardzo dużo spośród nich jest już w Europie. Tutaj budują nowe życie. I to życie, musimy zdawać sobie sprawę z jakby mechanizmów psychologicznych, które w takim momencie, na który człowiek jest skazany. To życie trzeba budować w oderwaniu, żeby nie myśleć o tych, którzy zostali. I znów, tu jest kwestia czasu. Jeśli w stanie takiego wymuszonego oderwania oni będą żyć latami, to nie wiem, czy wrócą. Nawet gdyby w Syrii doszło do satysfakcjonującego, w miarę satysfakcjonującego rozwiązania politycznego. Obawiam się, że